Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Już będę pamiętał o tym podtytule, teraz mam nadzieję. Moi drodzy, na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na rozmowie z Perełką, ponieważ w końcu ogarnąłem jak używać Magatamy, bo jestem deklem i nie potrafię czasami myśleć swoim mózgiem i zapominam o najważniejszych i podstawowych rzeczach. A na przykład, jak na przykład mechaniki gry. Porozmawiamy o jej alibi, ponieważ udało nam się przejść przez jej oba, wybaczcie, cykloki, które powinny nam pozwolić zrozumieć, gdzie ona była i co robiła w tym czasie, kiedy odbywał się proces kanalizacji. Ktoś ci teraz będzie obwiniała o tę wazę. Jestem ciekaw, czy damy radę to pozmieniać, czy zostawimy ją taką rozbitą. O! A posklejała tę wazę. Myślałem, że... Aż jestem w szoku. Myślałem, że takie dziecko nie da rady jakby posklejać czegoś klejem. Zdecydowanie nie tak mocnym, mam zakonę, że to była jakaś kropelka albo coś innego jeszcze do tego typu ceramiki. Bo niestety, ale klej do ceramiki, jak dobrze pamiętam, ceramika generalnie, jeśli jest to na przykład porcelana, chyba ma dosyć duże problemy z byciem sklejoną, w sensie nie lubi być klejona. Chyba to była porcelana, ale teraz nie pamiętam. Może się mylę. Okej, wybaczcie, troszeczkę tutaj się zapatrzyłem i zacząłem czytać jej historię, żeby wyłapać możliwie dużo szczegółów. Zabawnie to skomentował tutaj Phoenix na sam koniec. Tak ją troszeczkę pocieszył tym wszystkim. I coś, co mi siedzi w głowie, to jeszcze to, jakim cudem, czy pozbierała te prochy, czy może dosłownie to była pusta urna i tam był tylko i wyłącznie duch. Bo jeśli były tam prochy, to byłoby troszkę ciężej ze wsypaniem ich, aby pozostały tam w środku, bardzo na ilość pęknięć i niedokładność łączeń. Dobra, to są moi drodzy, na przebicie się przez Cykloka również i mini naszej koleżanki od Like. Mega mi się podoba to, że HP się ładuje teraz w ten sposób, rozwalając jakąś cykloki, tak? O, tak, to jest też ciekawe, co tutaj wyłapał Phoenix. Myślę, że to było takie, że ona próbowała tej to bardziej ukryć, na zasadzie czyj wypadek, nie wiem o żadnym wypadku, tak? Myślę, że chce ukryć w ten sposób wypadek swojej siostry, ale widzę, że Phoenix ma troszeczkę inne odczucia. Wypadek jeszcze kogoś innego. Nie jestem pewien, czy... Dobra, więc co, spróbuję użyć tego. Nie jest to. Okej, czyli chodziło o czyjś jeszcze wypadek. Czy mamy kogoś, kto miał jeszcze wypadek samochodowy? Może sam sobie Grey? Nie.
Okej, okay, i co na razie to porzucę, ponieważ nie wiem do końca, czyli to mógł być wypadek. Ja muszę na to pomyśleć, bo nie chcę tracić za dużo HP tam. Nie wiem, czy szana nie chamber, może coś tutaj zmieni? Jak zaprezentuję jej... Nie, ona chyba nie miała nic do powiedzenia na ten temat, okej. Okay. A czy może coś powie nam o urnie? Okej, okay, nie, nic nie powie o urnie. W porządku. To przejdźmy w takim razie do Crying Village. I tutaj coś się zmienia. Oj, to jest ciekawe, że Phoenix twierdzi, że chyba znaleźliśmy wszystko, co mogliśmy na dzisiaj. Jestem ciekaw, o jaki wypadek tutaj chodzi. Czyli mamy jakąś sugestię, że jeszcze jakiś wypadek miał miejsce. Ktoś nas w sumie się chyba odzywa z tego, co widzę. Zobaczcie za mój nos. Standardowo nie chce się za bardzo ze mną zgrać. Zadanie kogoś właśnie olaliśmy, tak zupełnie. O, oczywiście, przyszła Mr. High and Mighty. Przyszła Lotta. Myślałem, że ona w ogóle uciekła i to jest ktoś inny. I feel like I heard a mosquito buzzing in my ear. Piękne. Szczerze, Phoenix, jeśli, jak on myśli czasami, coś to, co się pojawia w jego głowie, to jest strasznie savage. On potrafi być strasznie taki... taką szpilkę komuś po prostu wbić. Na tyle boleśnie, że potrafiłoby to kogoś zaboleć. Bo potrafiłoby być dobrą, ciętą ripostą. Uważam, że te zdjęcia są dosyć potrzebne. O, mogę jej wybaczyć albo nie wybaczyć. Oczywiście jej wybaczymy, bo to jest Lotta, tak? Wydaje mi się, że te zdjęcia, to zdjęcie chociażby jedno, które widzieliśmy, w sensie zdjęcie numer 2, było bardzo pomocne, ponieważ widzieliśmy te różnice w kostiumie. Wydaje mi się, że to jest coś, co będzie ważne również w przyszłości, patrząc na fragment materiału, który znaleźliśmy. Informacje nam da. Ciekawe. Czyżby chodziło o to morderstwo właśnie? Może coś innego nam jeszcze powie? Okej, okay. Lotta tutaj mówi, że z nami cały czas była, tego nie byłem do końca świadom chyba, a przynajmniej nie zwróciłem to uwagi, że cały czas była z nami Morgan teoretycznie wtedy. Co nadal nie wyklucza tego, że ona mogła tutaj to wszystko upchnąć. I wydaje mi się, że to jest wciąż prawdopodobne, przynajmniej prawdopodobne. Dobra, to na razie wszystko, jeśli o to chodzi. Zobaczmy, czy nam ma coś do powiedzenia. Okej. Okay. Na ten temat, na temat piłeczki, nie. Okej. Okay. Na temat urny, nie. Na temat tego fragmentu ubrania, nie. Może coś w zdjęciach? Nie bardzo chyba. Okej. Okay. Czy widzę, że oba zdjęcia, jeśli pokazujemy oba zdjęcia, to dosłownie wszyscy mają tę samą reakcję na oba z nich, przynajmniej tutaj, tak? Podczas przesłuchiwań. Okay, czy to samo będzie z nożem? Tak jest, z nożem jest dokładnie to samo w tym wypadku. Pistolet.
Okej, nic. Czy może coś a propos klucza? Nie. Gdzie a propos tej... Nie. W kontekście tej gazety... O, proszę bardzo, coś można... powiedzieć. Mówię, ja na razie tak przerzucam się pomiędzy rzeczami, żeby dowiedzieć się jak najwięcej od tych świadków, tak? Czy osób, które tam były po prostu w okolicy. Okej. Ciekawe stwierdzenie. Przepraszam. Moje gardło umiera od poprzedniego odcinka i ciężko mi jest je ogarnąć, więc wybaczcie, jeśli będę tutaj nieco pokasływał. Okej, to też nam nic nie powie. Czyli co, niczego już od niej nie dowiemy w takim razie? Spróbujmy w takim razie jeszcze raz wrócić do Detention Center. Tutaj nic. Nasze biuro, nic. Czyżby w takim razie oznaczało to? Musi to oznaczyć w takim razie, mam wrażenie, iż powinniśmy być w stanie dowiedzieć się, kto jeszcze miał wypadek. Kto jeszcze mógł mieć wypadek wtedy? Mini. Czy może ona sama w sobie miała wypadek? Powiem, że mnie to kusi i z jakiegoś powodu... czekajcie, która to była? To jest save z początku, więc nie chcę na tym odpisywać. Jakby ja sobie zostawiam save, gdyby mi się zepsuł odcinek, tak? Zawsze mam te save'y do ileś tam odcinków do tyłu, żeby ewentualnie nagrać odcinek jeszcze raz, gdyby się coś działo. Więc... bo czasami się zdarza, że są jakieś problemy, nie zrobię backupu i tracę odcinek. Na szczęście bardzo, bardzo rzadko, ale wolę na tego typu wypadki posiadać właśnie coś... coś takiego jak save'y. Dobra. Zaprezentujmy jej oczywiście. Magatame. Może to ona miała wypadek właśnie, tak jak mówię. Zakładam, że to jest jedyna inna opcja, którą widzę. W którym wypadku? Czy w sumie czyim? To było whose, tak? Jest who, whose i whom. W języku angielskim. Myślę, że spróbuję jej użyć. Spot on, czyli mój któryś tam strzał w końcu wpadł prawidłowo. Chyba trzeci. Czy mogę udowodnić, że była w wypadku? Wybrała udział w wypadku. Czy mamy dowód, że brała udział w wypadku? Czyżby ten newspaper clipping mógł nam coś powiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Czy mam odpowiednie dowody, ale wydaje mi się, że powinniśmy spróbować i tak. Bo nawet jeśli nam nie wyjdzie, to ja sobie mogę to zawsze czytać, prawda? Chyba, że tak przeklikałem, a tam nie było pewnie nic ważnego. Okej, doktor też odpada, czyli jakby to był bardziej strzał na zasadzie może akurat o doktora chodzi, ale nie, na całe szczęście. Ten wycinek z gazety też nam nic nie mówi, okej. W takim razie drugi wycinek z gazety to jest moja ostatnia aktualnie szansa. W sensie ostatni też strzał, który bym tutaj rzucił. Nie. Okej, więc co, w takim razie ja się wycofam.
Ja się na razie wycofam. Oczywiście wczytamy sobie, bo nie straci tego HP. Jak widzicie, jest 9 po północy, więc ja też już trochę śpię. Jest tutaj coś, co warto było badać. Nie wydaje mi się. Okej. Też nic nie ma, jeden co to mam jeszcze tutaj drzwi. Czy nie, może on coś powie o zdjęciach? O, powiem coś o zdjęciach, co jest zaskakujące. Okej, drugie to samo, widzicie, wszyscy reagują dokładnie tak samo na oba zdjęcia. Problem, czy można powiedzieć o tym wypadku? Nie, okej. W jedną stronę, a w drugą? Nie. Coś nam powie o naszej odznace? Specjalnie dużo. O tym również nic. Tu też nic. Próbuję wyłapać, co jeszcze mogłem jej pokazać. Okej, okay, może powinien jej pokazać profile ludzi. O, zobaczcie, to jest ciekawe. And I like totally don't care about that person anyway. Bardzo interesujące stwierdzenie. Bardzo interesująco stwierdziła, że nie dba w ogóle o to, kim jest jej siostra. Nie wiem, czy to był przypadek, że nie przewidzieli tego twórcy, czy może rzeczywiście coś, co powiedziała. Okej, tak, to już widzieliśmy, to nam mówiła. Okej, to jest bardzo, bardzo interesujące, że ani Grey, ani jej siostra jej nie interesują zupełnie. Okej, czy coś powie o... Nie, okej, czyli jeśli nie ma żadnej reakcji, to mówi, że ich nie interesuje ta osoba. Że jej nie interesuje ta osoba. Ale to jest bardzo ciekawe, że a propos Greya i a propos swojej siostry powiedziała dokładnie to samo. To samo w kontekście Lotty. Tej nawet nie zna. Okej. O Ami też nam nic nie powie. Detektyw. Podobnie. Okej. Czy jest coś, co jeszcze mógłbym tutaj wykorzystać i próbować użyć? Nie bardzo. Tutaj też nic. Na suficie również niczego nie ma. No i ten, jakby sprawdziliśmy cały piecyk. Czy mam jakiś dowód, że uczestniczyła w wypadku? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zupełnie nie mam niczego takiego. Dobra, więc co, wróćmy się do Meditation Room. I spróbujmy jej pokazać może kolejne osoby, okej. Okay. Tutaj tego nie znam, mamy tutaj oczywiście Maję. Może pogadam jeszcze z Morganą, bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Master of Lawyers. Okej, nic specjalnego. Tej Gumshoe oczywiście nic jej nie mówi. Ona sama co powie o sobie. Okej. Okej, okay. Nic tam nie było interesującego, szczerze mówiąc, poza tym, że dowiedzieliśmy się, że jej matka jest jeszcze bardziej ograniczona niż myślałem początkowo. Co o Mimi? O, o Mimi nam nic nie powie. Przepraszam, o Imi nam nic nie powie. O Mimi też pewnie nic, dokładnie. Coś o Locie? Nie. Franciszka? O! Ciekawa reakcja.
I o Ami coś... O, o Ami nam nic nie, nie może powiedzieć, co jest ciekawe. Dobra, to co? Do Channeling Chamber przejdźmy. I spróbujmy... Spróbujmy... O! Nie ma to już dłużej... Dłużej Morgany. Ciekawe. Przepraszam, no Morgan, tak? Nie ma Morgany. No mówił Morgany. Zaprezentujmy jeszcze tej pani, może po kolei osoby. Nie wiem, może ona akurat coś się u niej odblokuje, cokolwiek? Okej, tutaj nic, Gamszu. Oczywiście, że... Zna go przynajmniej po części. No nie wiem, powiem wam, że troszeczkę jestem w krowcu, bo nie wiem do końca. Wydaje mi się, że powinniśmy przejść. Wydaje mi się, że coś mamy na... Na Ini, ale brakuje mi tego jednego połączenia, które gdzieś w głowie mnie może zaświtać. To nic ważnego, coś o Morganie. Nic. Ini. O, to jest ciekawe. Actually, I did a little check-in up on her the other day. Hey, you want me to tell you more about her? To jest fajne. Okej, okay, czyli widzicie, o to chodziło, czyli trzeba było przedstawić. Czyli tutaj pewnie jest brakujący puzzle do tej układanki. Kurczę, no widzicie, to jest to, o czym mówiłem, tutaj rozwinęli te... Z drugiej strony, przez to gra się dosyć mocno wydłuża, ale fajnie rozwinęli ten motyw, że mamy i te cykloki, i to pokazywanie dowodów, i to pokazywanie ludzi, tak, jednocześnie. Wszystko jest interesujące, tylko znowu mamy dwa razy więcej naprawdę rzeczy często, bo mamy dosyć sporo osób, mamy dosyć sporo dowodów, więc trzeba tym odpowiednio żonglować. Ej, dobra, ile? That girl was hospitalized about half a year ago. Czyli patrzcie, trafiłem dobrze z tym, że to był jej wypadek, nie wiem tylko dlaczego, to był totalny przypadek, że trafiłem. Oj, dała mi adres kliniki. Kurczę, no... Powiem, że tego bym się nie spodziewał. Będziemy się jeszcze tam pójść dodatkowo. Hotty Clinic. Więc jest najgorsze, że... To jest Hotty, to jest również nazwisko osoby, którą znam. I to jest dosyć ciekawy zbieg okoliczności po prostu. To jest nazwisko, jeśli kogoś by bardzo interesowało, jak się nie mylę, z okolic Indii. Nie wiem, czy tam jest jakby, czy jego pochodzenie jest typowo indyjskie. Ale wiem, że tam na pewno występuje. Co tu się dzieje? Co to za doktor? Co jest? Czemu jest tak szczerbaty przede wszystkim? I czemu ma złotego zęba? I czemu się tak drapie? Nie chciałbym pokazywać tego fragmentu już nie chciałbym pokazywać tej osobie, bo to było takie... To było takie wytyfy trochę.
Zupełnie depa, że sobie myślałem, że to Phoenix z nim gada miętkie. Co jest? Czemu Phoenix się do niego tak odzywa? To jakaś pielęgniarka. Czeka nas chyba co najmniej ciekawa rozmowa, tak? Najpierw pogadajmy z nim o klinice, próbujmy znowu taki trochę cheat chat tutaj wrzucić, żeby jakoś to rozpętać, żeby rozruszać te koła wozu. Jak ruszy maszyna, to już jej nikt nie zatrzyma, prawda? Tej Juliusz Słowacki, Julian Tuwim. Czasami mam problem z imionami, jak widzicie. Jeszcze oczywiście Jan Brzechwa. Nie wiem, czemu tutaj wrzuciłem Tuwima i Słowackiego i Brzechwę jednocześnie. Gdzie może Tuwim i Brzechwa rzeczywiście pasowali do siebie, ale pod kątem tematyki niektórych utworów, ale Słowacki tak nie do końca. Well, I don't actually know or particularly care about the details. Czy on w ogóle nawet nie jest doktorem? Dobrą sprawę, jak dobrze rozumiem. Przynajmniej poniekąd? Czemu się tak drapie? Czy on ma jakąś wysypkę czy coś? On nie ma bladego pojęcia, co się tutaj dzieje, prawda? Co to jest za drogi, o pierdziele? To wygląda tak źle. Zobaczcie, co on robi. On tak... To jest tak złe. Jezus Mario. Nie, proszę, wyjdźcie z tej animacji, to jest straszne. Oczywiście, gość nawet nie wie, że nie powinien mówić o tajemnicach pacjentów. W sensie tajemnicy lekarskiej. Nie wie, że coś takiego istnieje. Okej, okay, co ja mogę pokazać takiego? Może to? A co z tym? Okej, nic nam nie powie też. Może ją pokażę odznakę? O! Czyżby to na niego rzeczywiście zadziałało? Chciałem, że real doctor. Wcale mi się nie wiem, szoker, tak po prostu dla wszystkich. Nie no, wszyscy widzieliśmy, że to nie jest doktor. On jest... I'm like, this place is walking... Dictionpedia, czyli zakładam, że jest jakimś chodzącym archiwum? Ja dobrze rozumiem? O nie! Teraz dopiero ogarnę, że to jest doktor Hoti, bo on się zajmuje... O nie... Myślę, że to jest Hoti, tak? W sensie jak hot. O nie... Myślę, że to jest coś w stylu, że jak mówi się... popularnie, że osoba raczej
W sensie i chyba się do... Tak, chyba to się da. I do mężczyzn, i do kobiet aplikuje w języku angielskim, że ktoś jest hot, tak? Że ktoś jest gorący, czyli... że jest... komuś bardzo się podoba pod kątem wizualnym, pod kątem wyglądu, to mówi się, że jest hot. I ten gość to jest hot i jako... O, jako że doktor gorący, tak? I dlaczego jego... jego tutaj wygląd i zachowanie jest... jest karykaturą tego w drugą stronę, tak? Jest kontrastem do tego, ale to, co on tutaj mówi. Yeah, that. And my specialty is in young, silky smooth, haughty patients. O nie. Dlaczego to musi być zły rol i... czemu on musi być... Czy możemy już służyć sprawę o molestowanie? Bo mój mózg się czuje zmolestowany po tym, jak z nim rozmawiam. Okej, okay, zobaczmy, czy nam powie coś a propos wypadku in mini. I chyba tak. Jest, proszę bardzo, znowu możemy wrócić do tegoż dialogu tutaj. Wiecie co, chyba po tym skończymy. Albo jeszcze spróbujemy przejść przez tego Cycloka i mini i potem zobaczymy, co dalej. Emergency cases. She was injured. Czy miała złamaną rękę, ponieważ jej... her arm was in a cast. Cast to jest inaczej, jak się nie mylę po angielsku, gips, czyli że miała rękę w gipsie. Jak się nie mylę, rail to jest szyna, w sensie taka szyna medyczna, również chyba się nazywa rail, nie jestem teraz pewien w 100%, ale wydaje mi się, że gdzieś to słyszałem w ten sposób określone. Nie jestem, tak jak mówię, nie jestem w 100% pewien, czy szyna medyczna jest określona słowem rail. Tak samo jak mamy rail w na przykład w transporcie. Okej, okay, mamy tutaj dwie nowe opcje dialogowe. Pogadajmy o tym. Ja wiem, jest później, z pół do pierwszej. Ja muszę wstać za 5,5 godziny. A jeszcze muszę się ogarnąć. Będzie ciekawie. O! Her face, her whole face was burnt like bad toast. It was bad, very bad. Czyli o! Właśnie, teraz dowiemy się operacje plastyczne, pamiętacie? It's my treasure, precious. Oczywiście, że to musiało być. Jestem niemal 100% pewien, że to jest nawiązanie do Golluma. Okej, dostaliśmy to zdjęcie, czy żebyśmy mogli użyć go. W ogóle, jak ona się różni od tej... Ja mam inny mini taką. To jest dosłownie to sama inny mini. Ja radę ją odtworzyć jeden do jednego, teoretycznie, tak? Dokładam, że to jest po prostu kopia tego samego zdjęcia. Tylko ma być to jako dowód dla niej. Którym przejdziemy przez Cycloka, tak? Interesujące, czyli on poszedł dla nas po artykuł związany z wypadkiem INI. O, była pasażerką.
Okej, okay. Ciekawe, czy będę mógł go rzeczywiście przeczytać. Dziwię się, bo powiem wam, że rekonstrukcja twarzy niemal nigdy nie jest tak dobra, a Ini wygląda naprawdę, naprawdę dobrze jako postać tutaj w grze. I nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek ofiary, które miały poparzoną twarz naprawdę poważnie, albo nie twarz, a ręce na przykład, czy nogi. Nawet na takich kończynach jak ręce czy nogi, które są teoretycznie dosyć, prawda, powiedzmy monotonne, jeśli chodzi o kwestię skórną, w porównaniu do twarzy, do kwestii skóry różnych, tego jaka jest faktura i tak dalej, i tak dalej. W wypadku rąk i nóg, nawet tam bardzo ciężko jest je zrekonstruować, otworzyć te skóry, widać po prostu, gdzie było to szyte, czy gdzie była skóra przeszczepiana, o twarzy nie mówiąc, więc jestem w szoku, że u niej jest inaczej. Jeśli była aż tak mocno poparzona, jestem w szoku, że jest ona w stanie w ogóle widzieć. O ile jest w stanie widzieć, ponieważ zwróćcie uwagę, że chyba ona do tej pory nigdy nie otworzyła oczu. Jestem ciekaw, czy ona na przykład może być niewidoma. Ponieważ przy poparzeniach jest często tak, że jeśli osoba doznaje bardzo poważnych poparzeń twarzy, szczególnie jeśli był taki wypadek, jak to jest opisywany, mogło dojść do uszkodzenia właśnie narządu wzrokowego. Okej, okay. Posrany gość, delikatnie mówiąc. Mówię, wydaje mi się, że mógł tutaj robić jakieś niefajne rzeczy. Tym wręcz powiedziałbym, że zaryzykowałem stwierdzenie, że jest to bardziej niż mniej prawdopodobne. Gdzie go to the clinic? Boss. O, czemu? Morgana zadzwoniła w policję. She said she had something to tell him. Things are sure getting interesting. Okej, moi drodzy, więc co, w tym miejscu zakończymy, ponieważ mamy ponad 30 minut. Ja muszę iść spać. Jest 35 po północy, więc w tym miejscu zakończymy. Jako że będziemy mieli pewnie jeszcze gamszu, będziemy mieli pogadankę z Inimini. Zobaczymy to już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie suba, dajcie lajka, wejdźcie na Discorda, aby zostać patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest rozwój kanału. Widzimy się już w następnym odcinku jutro. Mam nadzieję, że o podobnej godzinie. Mam nadzieję, że też nie zapomnę, co się działo. Pewnie nagram coś jeszcze w tym tygodniu moim, ze względu na to, że mam troszkę więcej wolnego, żeby troszkę sobie, prawda, narobić tych materiałów na przyszłość i mieć czas na inne rzeczy, chociażby jak projekty, które mam tutaj cały czas przy mnie. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego i na razie.